wystać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas na świętym sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios.
piekło i szatana. Gromadzimy się na uroczystości Wielkanocy. Wielbimy Chrystusa zmartwychwstałego. Modlimy się przede wszystkim o to, aby Chrystus zmartwychwstał w nas, zwłaszcza w naszych rodzinach. Tę Eucharystię sprawuję w tej intencji, w intencji całej wspólnoty parafialnej wszystkich gości. Przede wszystkim myślę o tych, którzy cierpią, którzy w dalszym ciągu niosą z Chrystusem krzyż. Modlę się za tych, którzy odeszli od nas do wieczności, aby Chrystus dla nich okazał się zmartwychwstaniem i życiem. Przynosimy na tę Eucharystię własne, osobiste prośby. W chwili ciszy chcielibyśmy te prośby sformułować, niejako położyć na ołtarz. Że w grobie nie ma ciała Jezusa. I co nam to mówi?
Moi drodzy, że poza Kościoła nie ma zbawienia. Dlatego można porównać zmartwychwstanie. Jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni, bo Jezus Chrystus pokazał nam swoje inne oblicze. Pokazał inne oblicze tej ziemi. Na początku mówiłem o tym, że Jezus umarł. Że Jezus cierpiał. Dlaczego? Ponieważ nie możemy cieszyć się tylko dniem dzisiejszym. Musimy zobaczyć w przyszłość i nie możemy zapominać, że cierpienie w życiu Jezusa Chrystusa jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę, gdyby nie krzyż, gdyby nie Jego cierpienie, to tego dnia dzisiejszego by nie było. Gdyby nie ciężka praca sportowców, wysiłki na treningu, to nie osiągnęliby takich sukcesów, jakie osiągają. Dlatego też te dwie rzeczy, męka i śmierć, muszą być połączone ze zmartwychwstaniem. Innego wyjścia w naszym życiu, życiu ochrzczonych nie ma. Kardynał... Stań, kiedy jesteście, kiedy przyjmujecie Chrystusa do swojego serca. Piękne świadectwo. Będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi, powiedział Chrystus do apostołów. Oto tu, dziś w Wieruszowie, w naszej świątyni parafii, widzimy świadectwo wiary. Jesteście wierni wierze, którą otrzymaliście od matki, od ojca, swojej parafii, od katechetów, wierze, którą pogłębiacie przez sakramenty. Gdzie się urodziliśmy, gdzie jest mama, tata, dziadek, babcia, gdzie jest cała rodzina, gdzie są znajomi, gdzie jest mój kościół parafialny, tęskno mi Pani. Życzymy Wam tej tęsknoty zawsze. Stąd się wywodzicie, stąd jesteście, stąd Wasz ród. Bądźcie też świadkami wszędzie, gdzie jesteście. I w Polsce, i za granicą. A swoim przybyciem nawet nie jesteście świadomi, nie zawsze świadomi. Staje się przed nami blasku zmartwychwstania. Życzymy, aby radość wielkanocnego poranka wypełniła nie tylko dni świąteczne, lecz także pozostała na co dzień w waszych rodzinach, miejscach, pracy i w sercu. Niech zmartwychwstały Pan wzmocni waszą wiarę, miłość, nadzieję oraz okrzepi i ochroni życie waszych rodzin, szczególnie tych, którzy cierpią. Dzielimy się nie tylko wielkanocnym jajkiem, ale przede wszystkim dzielimy się dobrym słowem, gestem, życzliwością, przyjaźnią, uśmiechem, sercem oraz wewnętrznym pokojem. W Jezusie zmartwychwstałym jest nasza siła. Ogłoszenia parafialne. I udekorowanie ciemnicy oraz grobu pańskiego panom kościelnym, ich rodzinom i parafialnym. Wszystkim, którzy świadczą miłosierdzie, dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy parafialnemu zespołowi charytatywnemu za ogrom pracy włożonej w... Alleluja.
zmartwychwstanie. Alleluja. Świętą Trójcę.